Dzień dobry, witam cię, bo to kolejny odcinek z The Block Star Planet. Zostaw lajka, zostaw suba i o dzwonku nie zapominaj. Nie wiem, co to był za wstęp, widzowie, ale siamaneczku, witamy, Luwinka i tak dalej. Lecimy sobie dzisiaj, mamy parkury od widzów na moim kanale. Już jesteśmy tak blisko 404 tysięcy uśmiechów na moim koncie, także zostaw tego uśmiecha, bo niestety nie dobiliście tych 404 tysięcy, więc dobijcie to, błagam was, już naprawdę niecałe 50 brakuje i będzie super. Dzisiaj jestem po prostu tygryskowym jaklem śpiewającym, jak widzicie na początku odcinka, więc zostaw lajka za to, to taki super wstępik, może będzie więcej takich, jeżeli mnie namówicie łapkami w górę, więc łapki... do góry. I lecimy dzisiaj z parkurami od widzów. Nie wiem, dzisiaj mam jakiś dzisiaj padaczkę, troszeczkę mam taką padaczkę, więc to nie jest istotne, widzowie, że mam taką padaczkę dzisiaj. Po prostu mam dobry humor na nagrywanie parkurów od widzów i to jest właśnie to, żeby mieć dobry humor, żeby nagrywać parkury od widzów, mimo że są jakieś lagi, kurde. No wiecie, jak to wygląda. No ale tak czy siak przechodzimy jakiś Ebilios 2.2 dzisiaj, zakręcony odcinek, bo tak. Tak, dobra, tak już jest i jak mam dobry humor, to oznacza, że czas nagrać odcinek. Mam tu jakiś... O kurde, coś mi się zepsuło, nie wiem, już, kurde, aha, gówno. Dobra, nieważne. Mój kawaj, o dzisiaj mój kawaj kotek, który będzie przechodzić parkury. Pogłaszamy się rzeżaki, wszystkie tutaj tej laseczki i lecimy, ojojoj. Ciężki parkour na sam początek odcinka to nie jest dobry pomysł, no ale oczywiście wylosowałem, no taki. Bywa takie życie, zobaczymy, czy się uda. O, tu widzę kryształ, także ja chcę do tego kryształa iść, tylko ten ciężak mnie tak wkurza, bo ciągle coś chce. Aha, kawaii chce polecieć na moim dysku, ale to zaraz, bo ziomeczku, na początku przechodzimy ten parkour, okej? Okay? Później się pobawimy dyskiem, polatamy sobie w niebiosach, ale najpierw kawaii, proszę ciebie tutaj, daj mi święty spokój, daj mi przejść te parkury, bo one są troszeczkę ciężkie. Kurde mać, co to się stało? Dlaczego tu nie ma tego klucza, matko bosko? W sensie tutaj coś jest, w sensie tu jest, no skok, mógłbym w sumie to jakoś oszukać i jakoś próbować tam skoczyć. Więc dobra, no dobra, jeżeli tak będzie, no to lecimy, uda się na pewno, uda się. Wow, udało się, kurde widzowie, dobra, no i pięknie, no i ładnie, super początek jest zapowiada. Oj, teraz tutaj. Dobra, czyli jednak jeszcze żyje, widzowie, to jest coś niesamowitego. Prawda, kawaii? Prawda, to jest coś niesamowitego. Mikalo i kawaii, tutaj mają świetny duet. Także lecimy, o kurde, tutaj, oj. Bo jak cię zwalę, to będzie koniec świata i koniec odcinka, nie ma końca odcinka. Mamy kryształ aktywowany, więc już Luwinka, chyba już to przejdę, już nie ma problemu. Jest naprawdę spoko, nie wiem jakim cudem przechodzę tak łatwo te parkury. Czy kogoś tutaj nie powaliło z takim skokiem na 20 tysięcy kratek? Nie wiem, ale spróbujmy. O, udało się! No i kawaii, normalnie ja jako tygrysek naprawdę dzisiaj świetnie parkuruję. To jest bardzo dobrze, że tak się dzieje. Dwie minuty parkur, całkiem długi był parkur, ale udało się, więc świetnie. Lecimy z kolejnym parkurem. Który by tu parkur? A dobra, pójdźmy sobie daleko w las. Mój typowy tekstik z 2018 roku. Czy tam 2019, nieważne. No ale Besp oczywiście musi zalagować, musi zrobić swoje tak na odcinku, jak na każdym przyzwoitym. Musi lagować i muszę czekać. Tak. O, wow, włączyło się, niesamowite, normalnie. Klaszczę normalnie palcami, stopą, głową, ręką, a nie, głową nie, bo nie mam dwóch głów chyba. Chyba, że z kawaii się połączymy, no to będzie problem. Aha, miałem ci kawaii tu pomóc, ale nie wyszło, cóż, takie życie. No to może za chwilkę, jak znowu nie zapomnę, bo Mikalo to taki imbecyl, który nie potrafi, który po prostu zapomina co chwilę o czymś. Tutaj miałem być dla mojego kawaii tutaj bardzo opiekuńczym rodzicem, a tu wyszło, że no nawet nie chcę kupić mu diska temu kotkowi, bo nie wiem, zapominam. Tam mamy metę. Jest to bardzo dobry znak z powodu tego, że możemy tutaj przejść zaraz ten parkour i chyba go przejdziemy, chyba że coś zdupie, ale jak na razie wypowiada się, że będzie bardzo dobrze. Czy mogę zrobić skróta? Oj, jest! Okej, dobra, ale no osobiście chciałem do tej mety wskoczyć, no ale no za wysoko. Ej, lol, 50 sekund równe, to jest troszeczkę dziwne, ale dobra.
ale dobra, wszystko pod kontrolą. No to tak, no to zaspokójmy tą potrzebę tego sierściucha, bo po prostu mnie coś zaraz dundel świśnie. Panie tutaj, masz diska, łap, polataj sobie, łoo, do niebios, jo, kawaii, awansował na kolejny poziom. Dobra, no to jak polecieliśmy w niebiosa, to teraz ładnie wylądujmy, więc wylądujmy, no. Armagedon, lecimy! Kolejny jakiś parkour od Lily, 1, 2, 3, 4, 5, jakiś milion numerków, co tu, jakieś lagi były, ale już wszystko pod kontrolą. Okej, były tu, kurde, wszystko tu mnie bije, matko bosko, świętochowsko, dobra, o co chodzi? Czemu są dwa portale, tu coś jeszcze jest, aha, bo tu mam po kluczyk, ale tutaj nie rozumiem tych portali, o co z tymi portalami chodzi? No i, no nie wyszło, no dobra, do góry i tu. Aha, czyli dwa fejkowe, żeby po prostu mnie nabrać, bo Mikalo głupek nie kuma, że mógłby ktoś zrobić mi małego pranka. I te tak naprawdę portale są kompletnie niepotrzebne, ale to nieistotne, bo Mikalo wjeżdża tutaj na rejony i z moim kotkiem Kawaii dzisiaj przejmujemy YouTube'y. No nie wiem, czy przejmujemy, bo coś tutaj nie wyszło, ale czekajcie. Czy ja jestem takim dzisiaj tygryskiem normalnie i dzisiaj skaczę z prędkością światła. Normalnie robię takie jumpy, że nigdy bym nie pomyślał, że taki będę dobry, chociaż no, na lodzie to mi coś nie wychodzi, jak widzieliście, ale teraz mi się chyba uda. O, ale jumpy, kurcze, parkury normalnie. Grało się. O, jest. Dobra, teraz chyba ten portal będzie dobry. Chyba ten będzie dobry jednak, okej. O kurde, dobra, spokojnie. Mikalo, tutaj pyk, tutaj mamy bardzo ciasno tutaj, więc musimy tak ładnie się tego wcisnąć. Okej, udało się, tutaj lecimy. To jest chillera. Oj, coś mi tu spacja się nie włączyła. Spacja. I op, dobra, pięknie, oj, o kurde, no i ugryzło kota, nie, no co, kurde, nie ogarnąłem, że tam są te lasery głupie, armatki walone, Jezus, kota mi zabiły, no, no nie, halo, nie, ej, okej, działa, jak natura chciała, jest, udało się, pięknie, teraz tutaj na środek, i do dziurki, okej, okej, pięknie, beautiful, normalnie się mi coś idzie dobrze, tylko coś tam później, przed chwilką mi coś nie wyszło, ale już wszystko, wracamy, jest tutaj jakaś forma się robi, tygryska, robi się forma taka, wiecie, parkurowa, chyba tutaj mam przejść, chyba tak, a jak nie to trudno, ja idę tutaj, bo myślę, że tutaj będzie dobrą opcją, teraz tutaj na dupyk, teraz tu mam kolejny parkur, troszkę ciasno tutaj, mało miejsca, ale tygrysek się przeciśnie przez wszystkie rzeczy, wszystko się uda, bo tygrysek dzisiaj... Tygrysek Mikalo! No co się stało? O Jezu, ktoś mi tu napisał, czekaj, uwaga, hej, wiem, że uważa się za, w cudzysłowie, fame, ale powinieneś niektórym osobom odpisać, jesteś beznadziejny, hoj ci wydypy, jesteś do dypy, beznadziejny jest ten, oha, coś tutaj, nieładnie tak przeklinać, w sensie, co to za zachowanie, proszę państwa, proszę tak nie pisać. Może to wyjaśnię jakkolwiek, to, że mam konto na BSP i mam dużo widzów, to nie znaczy, że muszę odpisywać każdemu. Też ja nie siedzę na BlokserPlanet 24 na dobę, widzowie, nie wiem czy wiecie, ale też mam swoje życie, tak jak wy, jestem taki sam jak wy, tylko ja nagrywam na YouTubie. Chyba, że niektórzy z was mają kanał na YouTubie, no to pochwalcie się, ale ja się naprawdę niczym nie różnię, ja tylko nagrywam na YouTubie filmiki z BlokserPlanet, no i to tyle, to nie znaczy, że muszę wszystkim odpisywać, też problem jest z tym, że was jest naprawdę bardzo dużo, i no wiecie, no i też nie wchodzę codziennie na BSP i nie gram po kilka godzin, tylko wiecie, troszeczkę rzadziej, ale no więc po prostu tak jest, nie? I też nie mam na co odpisywać za bardzo, widzowie, ponieważ jeżeli połowa osób pisze mi na wiadomościach, wiadomości typu dodasz, dostań, no to jak mam na to odpisać? No po prostu chyba wiecie, niektórzy chyba już ogarnęli to, że no nie dodaję wszystkich od razu do znajomych, no bo po prostu to jest nierealne i to jest niemożliwe, więc no niektórzy, ci co nie piszą tego dodaj, dostań, no to okej, ale połowa czatu poczty jest dodaj, doznaj, serio tak jest, naprawdę, albo w takich, albo wiadomościach typu hej, mimo że dużo osób się ze mną wita na dzień, naprawdę, jakby, nie wiem, no, jeżeli chcecie być, może tak bardziej bym powiedział, oryginalni, to jak chcecie ze mną pisać na BSP,
no to na pewno nie zaczynajcie od hej, co tam, bo to takie wiecie, no w sensie dużo osób takie coś pisze i to nie ma po prostu dla mnie sensu, w sensie ogólnie ja nie lubię pytań typu co tam, bo nigdy nie mam co odpowiedzieć, no w większości bym napisał, że dobrze, ale w sumie w ogóle ja nie odpisuję na wiadomości, ponieważ nie mam czasu, nie mam jakby chęci na odpisywanie, ale zauważyłem, że teraz jest na BSP jakaś aktualizacja, że poczta ładuje się naprawdę bardzo, bardzo szybko, więc w sumie mógłbym, no ale patrzcie, no proszę, Mikalo, proszę znaj, proszę, no, no jakby, no, no naprawdę ludziska, tutaj dużo osób za uśmiechy, tu jakieś kicy, hej Mikalo, no pozdrawiam mamę, o tu jakiś aktywny, o tu znowu ta osoba, beznadziejny jestem, twój kanał i filmiki, normalnie kringę, by, e, z, ny, a, d, z, i, e, i, a, nie róbcie takich rzeczy, bo to jest mega głupie zachowanie, na przykład nie popierajcie, nie róbcie takich zachowań jak ta właśnie osoba, bo to jest zachowanie poniżej 5 lat, może nawet mniej, naprawdę jakby nie ma, jeżeli kogoś nie lubicie w internecie, no to po prostu go nie znaczy, po prostu nie tracie sobie czasu na osobę, która was denerwuje, jeżeli ktoś was denerwuje, że po prostu sprawia ta osoba, że nie wiem, że się czujecie, nie wiem, cokolwiek, to po prostu ją olejcie ją i tak dalej, nie ma co brnąć, nie rozumiem osób, które po prostu wyzywają inne osoby, na przykład taka osoba, ja tej osoby nie znam, na przykład dla mnie ona jest taką zwykłą osobą, którą nie znam, a ta osoba mnie wyzywa na poczcie, na blog Tarplay, no jakby, no widzowie, no jakby, no nie rozumiem troszeczkę, bardzo nie rozumiem takich zachowań, po co do mnie pisać i obrażać, skoro ja i tak to w większości tego nie przeczytam, a jak już to może dalszy raz na odcinku, jeżeli coś wyskoczy, a tak to się nie przejmuję hejtem, bo po co mam się przejmować tym, że ktoś mnie wyzywa, jakby jeżeli ktoś mnie wyzywa, no to on ma problem, a nie ja, no jeżeli ktoś mnie wyzywa, że nie wiem, głupi jestem, no to jest jego zdanie i nic to nie zmieni, to, że napisze, że jestem głupi, to nie znaczy, że to coś zmieni, bo to tylko pokazuje jego opinię, a szczerze mi nie interesuje taka opinia, interesuje mi opinia bardziej pozytywna niż negatywna, ponieważ po co mam się jakby tutaj, bym powiedział, przejmować opinią negatywną i mieć gorszy dzień, skoro mogę się przejmować opinią pozytywną i mieć lepszy dzień i cieszę się, że mam dobrych widzów, niektórych. Mam nadzieję, że jesteś tym dobrym widzem. Troszeczkę tu mądrze gadam, więc mam nadzieję, że zrozumieliście. Tyle i tyle, dobra, okej. Okej, przyspieszaczki, dokładnie tak. I teraz tutaj pyk, no i pięknie. Teraz tutaj ciu, okej. Ej, fajnie idzie, dobrze idzie, fajny parkour. Ej, fajne skróty robię, bardzo jakoś mi wychodzi. Wow, ale fajnie to wygląda. I tym akcentem zakończymy ten odcinek z moim słodziakiem Kawaii, więc zostawcie lajka, zostaw subika, napisz w komentarzu fajne drzewka, to będę wiedział, że obejrzałeś ten film do końca, więc ja byłem Mikalo, tygrysek Mikalo w sumie, więc żegnam się, no i bajo jajo.